Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek jesteście, kimkolwiek jesteście, Radio ITIL znowu nadaje. Michał Flory z drugiej strony, ASECO Data Systems, ASECO Academy. Spotykamy się dzisiaj pod hasłem ITIL 4 Foundation. Tak naprawdę to jest drugie nasze spotkanie, pierwsze 7 lutego. Teraz mamy taki okres ferii, ludzie wyjeżdżają w różnym okresie, w związku z tym trudno znaleźć taki termin, który dla wszystkich będzie dogodny. Stąd dwa terminy. Cieszę się, że dużo osób dołączyło do nas i w pierwszym terminie, dużo mamy również dzisiaj. Powód jest taki, że mówi się o premierze nowej wersji ITIL, natomiast dotychczas mówi się głównie w kontekście nowej certyfikacji, zmian z tym związanych. Na ten temat wydaje się, że zostało powiedziane wszystko. Mieliśmy specjalny webinar w zeszłym roku na ten temat. Oczywiście wciąż jest dużo pytań i ja to też rozumiem, więc o tym w ogóle parę słów też zamierzam, natomiast w dalszej części prezentacji. Natomiast głównie chciałbym się skupić dzisiaj na merytoryce, to znaczy co tak naprawdę w tym nowym ITIL-u, a konkretnie w książce, na szkoleniu, na egzaminie ITIL 4 Foundation można znaleźć i czy to jest warte uwagi i na tego typu treści dzisiaj Was zapraszam. Tak jak Ewelina wspominała, webinar jest nagrywany, nagranie będzie udostępnione, no może nie tyle mailem będziemy wysyłać, co raczej link, więc będzie sobie wisiało spokojnie na YouTubie i będziecie mogli obejrzeć, wy czy Wasi znajomi w dogodnym terminie, natomiast teraz zapraszam live tak na dzisiejszy temat. ITIL ma za sobą dosyć długą historię. 30 lat w branży IT to jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Myślę, że nie zmieniło się jedno, że to jest naprawdę najczęściej stosowane, najbardziej popularne wciąż podejście do zarządzania usługami IT i to się naprawdę nie zmienia. Firmy przechodzą różne zmiany, ewolucje, natomiast w dalszym ciągu odwołują się do pewnych koncepcji i pryncypiów, które zostały zebrane w ITIL-u. Nie zmienia to jednak faktu, że ostatnie wydanie ITIL-a to jest rok 2011. Tak naprawdę ten rok 2011, ta edycja z tego roku, to też były dosyć drobne redaktorskie poprawki, może nie tylko, ale w większości publikacji, która miała swoją premierę w 2007 roku. No jednak od 2007 roku, jak sami wiecie, zmieniło się wszystko wokół nas, a w branży IT, w zarządzaniu usługami informatycznymi zmieniło się szczególnie, szczególnie dużo. W związku z tym nowa edycja ITIL-a po prostu się nam należała, no i wreszcie możemy się jej doczekać. To, co trzeba było zrobić i to, co zostało zrobione w ITIL-u wersji czwartej, to dostosowanie zbioru dobrych praktyk do tych współczesnych wyzwań, związanych w szczególności z tym, że wszystko się szybciej dzieje i klienci też oczekują, że dostaną produkty, które pojawią się na rynku szybciej niż dotychczas. Inne wyzwania są związane z takim szerszym kontekstem doświadczeń klientów. Klient wyrabia sobie opinię i ocenia wartość usługi i produktu nie tylko w chwili, kiedy dostaje tą usługę do ręki, może z niej korzystać, nie tylko wtedy, kiedy dostaje produkt i mu się podoba lub nie, ale na wszystkich innych etapach całego cyklu życia takiego produktu i usługi. On obejmuje naprawdę wszystko. To znaczy tak jak się dogadujemy na początku, czy w ogóle chcemy współpracować z dostawcą, jak wygląda wsparcie, ewentualnie jeśli coś się psuje, nie działa, chcemy dokupić, upgrade'ować, no to są takie naturalne rzeczy. Wszystkie kwestie związane nawet z płatnościami, jak wygląda strona internetowa, mnóstwo rzeczy, ale one wszystkie przekładają się na to, jak oceniamy dostawcę, produkt i usługę, a więc to jest dużo szersze podejście niż dotychczas w ITIL-u, gdzie może nie tylko, ale bardzo mocno koncentrowano się głównie na tym aspekcie dostarczam usługę i wartość pojawia się no, de facto dopiero wtedy, gdy ta usługa istnieje, a to wszystko, co się dzieje wcześniej na etapie w ogóle dogadywania się z klientem, no jest troszkę zasłonięte jako sekrety kuchni, de facto o tym się za bardzo nie mówi. No i to się bardzo, bardzo mocno zmieniło w ostatnim czasie, głównie za sprawą wszystkich zwinnych metod, które same w sobie może nie są bardzo nowe, ale zostały w ostatnim dziesięcioleciu wreszcie użyte. Tak, czyli nie tylko się o tym mówi, natomiast Scrum i wszystkie inne pochodne agile'owych metod są dzisiaj
Popularne to chyba mało powiedziane, tak? Właściwie coraz trudniej znaleźć projekty, które nie odwołują się do tych pryncypiów. Co jeszcze takiego się zmieniło w tych ostatnich latach, na co trzeba było zareagować? Myślę, taka rzecz warta do odnotowania to cyfrowa transformacja. Oczywiście pytanie, co rozumiemy przez cyfrową transformację? Myślę, że większość osób czy firm mimo wszystko rozbiera na czynniki pierwsze to słowo cyfrowe, myśląc o technologii informatycznej, co poniekąd jest prawdą. Przygotowujemy się na tego typu zmiany na rynku. Natomiast prawda jest taka, że te transformacje cyfrowe, one choć owszem dotyczą technologii i narzędzi, to w szczególności są to zmiany kulturowe, zmiany sposobów myślenia, muszą dotyczyć całej organizacji. W związku z tym technologia jest stosunkowo najmniejszym wyzwaniem tej całej operacji. W związku z tym wokół widzimy mnóstwo firm, które są na jakimś tam etapie tej cyfrowej transformacji i trzeba organizacjom, a więc myślę również i Wam, czy Waszym organizacjom pomóc przejść przez taką transformację. Wreszcie, literalnie w IT-u odwołujemy się do naprawdę coraz bardziej popularnych metod, takich jak Lean Agile czy DevOps. Gdy ponad 10 lat temu książki IT-owe jeszcze dotychczas funkcjonujące były pisane, w ogóle takie pojęcia w książce się nie pojawiały. No, to jest to coś, co się zmieniło przez te ostatnie 10 lat. W związku z tym dzisiaj mogę Wam zaręczyć, że w tej pierwszej książce ITIL 4 Foundation każde z tych słów się pojawia naprawdę wielokrotnie i nie chodzi tylko i wyłącznie o rzucanie w co drugim zdaniu słowa, na przykład Agile, ale jawne odwoływanie się do tego wszystkiego, co Agile nam daje, jak i również inne popularne metody. 18 lutego, czyli wczoraj, miała premierę pierwsza z publikacji otwierających nową edycję ITIL-a, czyli ITIL-4. Książka nazywa się ITIL Foundation z dowiskiem ITIL-4, ITIL-4 Edition. Publikacja, jak mówię, z wczorajszego dnia, w związku z tym kurierzy ruszyli w świat i ci, którzy w preorderze zamówili książkę, myślę, że lada chwila będą mogli mieć ją w ręku. No ja mogę Wam dzisiaj opowiedzieć o zawartości z tego względu, że miałem do niej dostęp po prostu wcześniej, ale za chwilę nie będzie to już wiedza tajemna. To jest zupełnie nowa książka, zupełnie od początku napisana, ale nie jest to jedyna książka, która powstanie. O tym oczywiście dalej troszkę więcej będziemy mówić, natomiast traktujmy to jako początek pewnej przygody, która w tym wypadku nazywa się IT4. Oraz nowoczesne zarządzanie usługami informatycznymi, czy w ogóle usługami wspieranymi przez technologię informatyczną, co jest jakby nieco szerszym i pełniejszym podejściem. Ta nowa książka to ponad 200 stron naprawdę dobrej lektury, napisanej dobrym językiem, to się naprawdę dobrze czyta. W tekst, co jest wplecione case study, to jest pewna historia, która w prosty sposób, na bardzo prostych przykładach opisuje pojęcia, które wcale takie proste i łatwe do zrozumienia nie muszą być. A mówimy cały czas o książce Foundation, w związku z tym ona buduje pewnego rodzaju fundament. Musimy po lekturze tej książki, czy ewentualnie po szkoleniu na tym poziomie, zrozumieć pewną ideę, zanim zaczniemy wchodzić gdzieś w głąb. W związku z tym ta książka naprawdę świetnie się do tego nadaje. Wprowadza oczywiście szereg zupełnie nowych dla ITIL-a rzeczy, natomiast ten słownik, czyli forma podania tych informacji jest naprawdę dobra. Dla ciekawych osób dodałem informacje o autorach, jest ich naprawdę sporo. Poza tą grupą autorów jest jeszcze dwa, trzy razy większe grono osób, które w jakiś tam sposób partycypowały na różnych etapach pisania książki, w pisaniu poszczególnych rozdziałów i naprawdę duży team, ponad 2000 osób, IT Development Team, w którym ja również uczestniczyłem, to były osoby, które przede wszystkim dostarczały dużą dawkę krytyki do starych książek, tak żeby nowe książki były zdecydowanie lepsze i ta pierwsza odsłona, przynajmniej na razie moim zdaniem, zdecydowanie taka jest. To
To nie jest jedyna rzecz, którą wnosi IT, ale myślę taka, bez której nie można w ogóle zacząć dalej. Mianowicie wokół słyszymy na pewno mnóstwo historii o tym, że firma A, B czy D przechodzi cyfrową transformację, że zaczyna korzystać z Agile'a, że korzysta z pewnej zwinnej czy linowej kultury, że zmienia zespoły na DevOpsowe. Nie zawsze moim zdaniem jest dobre zrozumienie tych pojęć i trudno teraz jakby w jednym zdaniu opisać kto z tym koncepcji, natomiast IT je całkowicie adaptuje na swoje potrzeby. Mówi, że one są piękne, dobre w całości od początku do końca i wpasowuje je w pewien szerszy obraz zarządzania usługami informatycznymi. Z Agile'a bierzemy głównie, choć nie tylko, współpracę między deweloperami czy szerzej IT a biznesem, coś co było zupełnie pominięte dotychczas w IT-lu i coś co było kulą u nogi w ogóle całej branży i myślę, że nadal jest dużym wyzwaniem, natomiast podejście zwinne bardzo dużo tu zmieniło, że po prostu rozmawiamy ze sobą, że wspólnie pewne rzeczy robimy, że robimy to systematycznie, że są te timeboxy, różnie oczywiście nazywane, ale jest pewne równe tempo. Jest coś, co ja nazywam pewnym humanizmem w IT, to też idzie za Agile'em. DevOps też można różnie rozumieć, bo to oczywiście też jest zmiana kultury organizacji, natomiast w szczególności duża presja na automatyzację, zupełne przeorganizowanie architektury IT z wielkich monolitów, które znamy z minionych lat i czasem mamy kilka brzydkich wyrazów, tak, żeby określić jeden, drugi czy czwarty system, z którego kiedyś gdzieś tam korzystaliśmy. Więc DevOps zmienia architekturę, czy wymusza zmianę architektury na mikrousługi, na podzielenie tej dużej, trudnej pracy i bardzo złożonej na mniejsze elementy. To dotyczy nie tylko systemów informatycznych, to dotyczy również struktury organizacyjnej. Zresztą jest takie proste założenie, że struktura organizacyjna przekłada się na strukturę systemów informatycznych, które tworzymy. Jeszcze bardzo ważna rzecz związana z DevOpsem, przynajmniej ja zawsze staram się ją podkreślać, to jest pewien model pracy, w którym ja jako specjalista IT kontroluję wszystko, kontroluję sytuację, mnie nie kontroluje nikt. To jest zupełne odwrócenie modelu zarządzania. Ta piramida wygląda dokładnie na odwrót niż znamy ją z minionych lat. To zresztą pewien punkt styku z kolei z Leanem. To, co z Leana na pewno czerpiemy w IT-lu wersji czwartej, to strumienie wartości i ta stała koncentracja na dostarczaniu wartości. Wszystko, co robię, musi dostarczać wartość. Są niestety działania, które konsumują najważniejszy z zasobów, czyli czas. Natomiast niestety wartości w żaden sposób nie dodają. I to te tak zwane marnotrawstwa, czy po naszemu muda eliminujemy, i to również zostało zaczerpnięte z Lina do IT na wersji czwartej. Więc skoro te metody są popularne, działają, zostały inkorporowane do IT na wersji czwartej. Na co to się przekłada? Skoro IT4, IT w ogóle, to jest generalnie model zarządzania usługami. W związku z tym należałoby przywołać tu definicję usługi. Ta znacząco nie zmieniła się w porównaniu z tą, z którą znamy. Jednak te drobne zmiany, te niuanse są moim zdaniem na tyle istotne, że warto je wyłuszczyć. Usługa, ja to celowo w ogóle podaję wersję polską i angielską, no jak wiecie, angielski niesie za sobą czasem pewien bagaż dodatkowych informacji, dodatkowych znaczeń, w związku z tym nie chciałem tutaj spłycać przekazu, każdy niech zerknie w tą definicję, którą łatwiej mu zrozumieć. Usługa to pewien środek umożliwiający współtworzenie wartości poprzez ułatwianie osiągania wyników oczekiwanych przez klientów, natomiast bez konieczności zarządzania przez nich ustalonymi kosztami i ryzykiem. To, co się zmienia w porównaniu z modelem, który znamy, z definicją, którą znamy, to jest to słowo współtworzenie, czyli nie tyle. Zawsze starałem się na szkoleniach, w projektach, w pracy z klientami to podkreślać, że usługi same w sobie nie są wartościowe, one są kosztowne. Usługa tworzy wartość, pomaga w dostarczeniu wartości dopiero wtedy, kiedy wchodzi pewną interakcję z klientem, z jego zasobami, kompetencjami, oczywiście z rynkiem.
to dosyć szybko prowadzi do tezy takiej, że wspólnie dostawcy, klienci, poddostawcy, wszystkie inne podmioty, bo jest ich oczywiście więcej poza tą trójką, wszystkie razem tworzą wartość dla siebie i dla innych podmiotów. Jest to robione wspólnie. Ja zawsze w ten sposób czytałem manifest agile'owy i tak również jest to dzisiaj napisane w IT-lu wersji czwartej. To jest też pewna różnica w porównaniu z tym, co mieliśmy dotychczas w IT-lu. Pewne rzeczy można było interpretować. Oczywiście zawsze jest taka możliwość, tak? Czytać między wierszami, układać to sobie i to było zawsze piękne i aktualne. Dzisiaj nie trzeba sobie między wierszami dopisywać pewnych rzeczy, czyli to współtworzenie wartości jest po prostu w wierszu napisane. Więc dla mnie jest to naprawdę duża, ważna zmiana i ona nie manifestuje się tylko i wyłącznie przez tą definicję. Ta definicja służy do zbudowania całego modelu, więc ma odzwierciedlenie również w całej książce i w całym IT-u. Kolejna ważna rzecz, przy wartości trzeba wspomnieć, to to, że ona jest subiektywna. To znaczy, jak każda ocena, dostarczam usługę jednemu klientowi, on z niej korzysta i ma jakieś uwagi. Uważa, że jest zbyt techniczna, że jej nie rozumie, nie potrafi jej wykorzystać. No, wolno mu. Ale jest inny klient, który mówi, że korzysta z tej samej usługi, ona jest świetna. Pozwoliła mu zaoszczędzić kupę pieniędzy albo zarobić dużo pieniędzy, wejść na nowy rynek, co de facto też oznacza więcej pieniędzy, więc same plusy. Oczywiście, no, można pójść na skróty i powiedzieć, że z tym pierwszym klientem coś jest nie tak. Pomijamy go szerokim łukiem i mówimy, że najwidoczniej nie jest godzien naszej usługi. A prawda jest taka, że ona, no, nie adresuje jego potrzeb, jego specyficznych potrzeb. Więc jeszcze raz wracam tu do tego słowa współtworzenia wartości, że razem z klientem ją robimy. I chronienie się na przykład za IT-owym konceptem umowy SLA, no, jest fatalnym pomysłem. Znaczy, sama idea od początku była szczytna. To znaczy, chcemy ustalić, czego klient chce, i dostarczyć mu to, a na koniec udowodnić, pokazać sobie i klientowi, że praca została dobrze wykonana. Natomiast, no, tak jak często były błędy i wypaczenia, tak również tutaj. W związku z tym, dla wielu firm umowa SLA stała się pewną formą udowodnienia klientowi, że jest dobrze, bo parametry, które raportujemy, monitorujemy, pokazują, że wszystko się pali ładnie na zielono, tylko że pod spodem jest mnóstwo tego koloru. Klient traci pieniądze, a my cały czas pokazujemy, ale u mnie działa. Ale raporty pokazują, że jest fantastycznie. Więc nie taka była idea. Staramy się teraz w tej czwartej wersji przypomnieć pryncypia, po co i dlaczego tak to wyglądało. Książka IT4 Foundation nie odnosi się tu bezpośrednio do koncepcji Simona Sinka i tego złotego okręgu, więc myślę, że warto ją w tym momencie przywołać. Oczywiście, że większość osób musiała się Simonem Sinkiem gdzieś tam kiedyś zderzyć i mam nadzieję, że tak jest, natomiast zawsze się pojawiają rodzynki, dla których jest to coś nowego i dla tych osób zawsze warto przypomnieć, bo obejrzenie tego filmu na YouTubie, gdzie Simon Sinek z pewną pasją opowiada o tym, że trzeba zacząć rozmowę o wartości od odpowiedzi na fundamentalne pytanie, dlaczego? A dopiero później pojawiają się pytania, jak to robisz, w jaki sposób wyróżniasz się na rynku i co, czyli jakie produkty i usługi robisz. Niby jest to proste i oczywiste, ale większość organizacji zaczyna jednego słowa co. Co jest w moim portfelu? Na czym się znam, jakie produkty i usługi mam dostarczać? Zupełnie nie dochodzą do pytania dlaczego. Dlaczego klienci mieliby to kupić? Jaką potrzebę rynkową ten produkt i usługa dostarcza? A przy usłudze jeszcze pamiętajmy o tym, że biznes żyje. Klienci korzystają z usługi i to, co było fajne wczoraj, dzisiaj już niekoniecznie takie musi być. Czyli w usłudze bardzo mocno podkreślamy słowo wartość i dosyć duży nacisk kładziemy na zarządzanie różnego rodzaju relacjami pomiędzy w szczególności klientem, dostawcą, poddostawcami, natomiast tych stron jest więcej i de facto taki sztywny podział dostawca i klient też odchodzi do historii. Znaczy, słownikowo pewnie nie da się tego za bardzo zmienić. Natomiast taka koncepcja, w której dostawca był sługą, który miał wysłuchać klienta, dostarczyć, najlepiej nie gadać zbyt wiele,
i cichutko zrobić to, co do niego należy, a klient miał ewentualnie zapłacić i na tym koniec. Tak rozumiany model usługowy, choć nigdy nie był prawdziwy, definitywnie w wersji czwartej zostaje zburzony i z tego osobiście bardzo się cieszę. System wartości usług to jest zupełnie nowy koncept, może nie jakoś bardzo skomplikowany, jak przyjrzymy się mu bliżej. Natomiast ważne jest to, że ITIL w nowej wersji czwartej jest zbudowany w oparciu o ten koncept, więc warto go zdecydowanie zapamiętać. System wartości usług. ITIL w tej czwartej wersji wyewoluował zdecydowanie poza obszar dostarczania usług, aż do zapewnienia takiego kompleksowego dostarczania wartości. Obecnie w ITIL w wersji czwartej nacisk kładzie się na współtworzenie wartości, tak jak sobie mówiliśmy, poprzez budowę i utrzymanie dobrych relacji usługowych. Zaktualizowany model ITIL skupia się na tym, aby ułatwiać współtworzenie wartości poprzez ten najwidoczny system wartości usług. On przedstawia sposób, w jaki różne komponenty organizacji i jej działania mogą ze sobą współpracować, niezależnie od typu organizacji, wielkości, skali, sposobu prowadzonego biznesu, klientów itd., po to, by ułatwić tworzenie wartości poprzez usługi wspierane oczywiście przez technologie informatyczne. Czyli to jest pewien koncept, w jaki sposób możliwości rynkowe, te szanse na zarobienie pieniędzy, popyt klienta jest zamieniany w coś, za co klienci chcą płacić, czyli wartość. System wartości usług obejmuje następujące elementy, mianowicie guiding principles, governance, service value chain, practices oraz continual improvement. Na kolejnych slajdach pokrótce chciałbym wszystkimi tymi elementami się zająć, natomiast to jest taki szkielet nowej odsłony ITIL-a. U samej góry, jak pamiętacie, były guiding principles, czyli zasady przewodnie ITIL. One nie są zupełnie nowym elementem, bo sam pomysł został zaczerpnięty z publikacji ITIL Practitioner, która pojawiła się w 2016 roku. Ta książka była napisana nowym, takim ożywczym językiem, z wieloma przykładami, z załącznikami bardzo praktycznymi. No i w szczególności tam wprowadzono te zasady przewodnie. Więc w nowej wersji ITIL ten język, ten sposób przekazu został zachowany, dzięki czemu książkę się naprawdę dobrze czyta. Wszystko jest opisane językiem zrozumiałym dla przeciętnego Kowalskiego czy pana Smitha. No i te zasady przewodnie również zostały zachowane. Może nie jeden do jednego, zostały lekko przebudowane, ale zasadniczo pryncypia nadal są. Te wartości to jest koncentracja na wartości. To jest rozpoczynanie tu, gdzie jestem, tak? Co należy rozumieć w ten sposób, że zanim zaczniemy cokolwiek modyfikować, zmieniać, najpierw trzeba ocenić sytuację, czyli w szczególności porozmawiać z klientem. Nadal nie mówię niczego odkrywczego, natomiast jak popatrzymy na szereg projektów, z którymi się stykamy, myślę, że szybko znajdziecie doświadczenia takie, które również ja mam, że grupa osób w dobrej wierze próbuje pomóc klientowi, natomiast z tym klientem nie rozmawia. Ewentualnie ktoś tam rozmawiał dawno temu, a nie za bardzo wiadomo, czy on tego nadal potrzebuje. Kolejna rzecz, która się z tym wiąże, to jest postępy prac takie iteracyjne, iteratywne, czyli zamiast od razu wszystkiego za jednym zamachem, to małe kroki, żeby dosyć szybko móc zebrać feedback. Czyli nie jest wielkim problemem to, że coś nam się nie udaje, natomiast fatalnie by było brnąć przez wielomiesięczny projekt i na końcu dowiedzieć się, że jednak nie dowozimy tego, co powinno być dowiezione. No to może teraz bym rozwijał, ale jeśli komuś się to kojarzy z Agilem, no to bardzo dobrze się kojarzy, a w Agilu to działa, w związku z tym może działać również i zdecydowanie działa tutaj. Następnie mamy współpracę i promocję widoczności, to znaczy nasze działania są takie bardzo jawne, transparentne. To jest dostęp do raportów w takich online. To w ogóle jest taki bardzo ważny koncept w DevOpsie, że raporty nie powstają cyklicznie. Znaczy w ogóle jakby nikomu nie zabraniam, natomiast raporty powstają, czy dane zbieramy do podjęcia decyzji wtedy, kiedy ta decyzja jest podejmowana.
zespół tak mało autonomiczny, skoncentrowany wokół pewnego produktu i usługi, zbiera dane na swoje własne potrzeby do podejmowania swoich własnych decyzji. Więc potrzebuję decyzji X, zbieram dane X, podejmuję decyzję X i już, a nie wynika to z żadnego procesu, że teraz na koniec tygodnia to mam zrobić zestawienie jakieś, które ląduje na kolejnym biurku, a agregowane jest z wieloma innymi danymi i po miesiącu te dane są nieaktualne i właśnie wtedy ktoś nad nimi siada i podejmuje oczywiście stosowną, dobrą decyzję w oparciu o te mocno nieaktualne dane. Kolejna z tych zasad to jest myślenie i praca taka holistyczna, szeroka. Myślę, że to mocno wynika z Lina, że próba optymalizacji takiej lokalnej to jest suboptymalizacja. Wydajemy pieniądze, widzimy lokalny efekt, ale w całym strumieniu wartości czysty efektu żadnego nie ma, ewentualnie jest on niewspółmierny do kosztów, które ponieśliśmy. To, co robimy, ma być proste i praktyczne. To również bardzo mocno zaczerpnięte z Lina i takiej kulturowej chęci do eliminacji marnotrawstw. I poprawiania tylko tego, co naprawdę jest zepsute, i nie komplikowania czegoś, co może i powinno być proste i jasne do zrozumienia. No i wreszcie optymalizacja i automatyzacja, powiązane ze sobą rzeczy, bo najpierw trzeba coś uprościć, później zoptymalizować, a dopiero później zautomatyzować. Nie ma tutaj innej drogi na skróty i innej kolejności. Ta duża presja na automatyzację, ona w szczególności została wzięta z DevOpsa. Jeżeli popatrzymy na przykład na takie coroczne zestawienie The State of DevOps, to widzimy, że firmy, które stosują te zasady, nie tylko są związane z automatyzacją absolutnie, ale między innymi potrafią wydawać oprogramowanie drastycznie szybciej niż inne firmy na rynku. To są różnice takie dosłownie nokautujące. W związku z tym czołówka świata dobrze zarządzającego produktami i usługami odjeżdża znacząco i naprawdę nie ma innego wyjścia, jak dostosowanie się do tych zasad. Ja tu oczywiście omawiam te zasady bardzo, bardzo ogólnie. Zależy mi na tym, żeby pokazać, że są to pewne mechanizmy opisane w nowej książce i one będą sterować nowym modelem zarządzania, zaktualizowanym modelem zarządzania usługami IT. Kolejny z elementów systemu zarządzania usługami to jest ład, czyli governance, czyli pewien sposób kontroli organizacji. Tu chciałbym nawiązać do przykładu, który już dałem, czyli ja kontroluję sytuację jako spec, natomiast nikt mnie nie kontroluje. Oczywiście temat należałoby teraz rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli Florys, co pod tym hasłem rozumiesz, na co aż tyle czasu niestety nie mamy. Natomiast chciałbym jednak powiedzieć przynajmniej o jednym, co jest z tym związane, mianowicie model, w którym szef wie wszystko, a pracownicy mają wykonywać po prostu zleconą pracę. On promuje model, w którym ludzie nie chcą się rozwijać, bo nie widzą takiej potrzeby, nie chcą się dzielić wiedzą, tego wszystkiego po prostu nie ma, bo i tak przychodzi z góry informacja: Florys, Kowalski, Ciński, masz coś zrobić. Czyli szef myśli, a ludzie na dole są i mają być głupi, tak, nie obwiniając za bardzo w bawełnę. Więc ten model się po prostu nie sprawdza, tak? Zatrudniamy ludzi, którzy myślą kreatywnie, którzy robią nieszablonowe rzeczy, którzy mają inicjatywę, a następnie wbijamy ich w taki model zarządzania, który powoduje, no, w najlepszym wypadku frustrację i odejście z firmy. Zawsze staram się w tym wypadku powiedzieć, że najgorzej, kiedy ten frustrat w tej firmie zostanie. W związku z tym model zarządzania powinien być zupełnie inny. Widzimy go w zwinnych zespołach, gdzie de facto nie ma kierownika projektu, nie ma szefa, jest zespół samoorganizujący się i tu dosyć szybko przechodzimy do tej koncepcji DevOpsowej. Zanim się rozpędzę, chciałbym powiedzieć tyle, że choć governance jest, no, integralnym elementem systemu wartości usług, pokrótce jest opisane w książce IT 4 Foundation, ale pokrótce. To znaczy, nie chcę za bardzo rozwijać tezy tego, jak chciałbym, żeby to było opisane, bo musimy poczekać kolejne książki, gdzie prawdopodobnie to zostanie rozpisane. I mam nadzieję, że ten centralny model świata zostanie zdecydowanie zburzony. On nadal może sobie funkcjonować, ale to nie jest jedynie słuszny model pracy. Natomiast jak patrzymy na ITIL w wersji trzeciej, tam 2011, 2007, jakkolwiek go nazwać, na praktykę egzaminów chociażby, to zdecydowanie widać, że centralne zarządzanie, centralny departament IT, firma informatyczna to był właściwie jedyny słuszny model pracy, a małe, niezależne, autonomiczne, samozarządzające się zespoły
były jakimś błędem historii, tak, z którym należało walczyć. W związku z tym historia ostatnich 10 lat pokazała, że wręcz przeciwnie, i model ITIL będzie, czy pasuje dzisiaj i do jednej, i do drugiej koncepcji. To jest ważne. Nie jest tak, że jeden z nich jest dobry, drugi zły, że teraz się pryncypia zmieniły. Akcenty może owszem, natomiast ważne, żeby ten model zarządzania usługami pasował do jednego i drugiego modelu. Co jeszcze widzieliśmy w systemie wartości usług, mianowicie łańcuch wartości usług. Może się inaczej, podobnie nazywa, ale to jednak nie to samo. Jeśli Wam się kojarzy ze strumieniem wartości z Lina, z mapowaniem strumienia wartości, to dobrze się kojarzy. Jeśli Wam się kojarzy ten schemat tutaj, z cyklem życia usługi, tylko troszkę inaczej narysowanym, to też jest to całkiem dobre skojarzenie. W skład systemu wartości usług SVS wchodzi właśnie tu widoczny łańcuch wartości usług. Mamy tu następujące elementy, mianowicie plan, engage, design and transition, wcześniej obtain and build, deliver and support, improve. Tak, to są takie kroki działania w ramach łańcucha wartości usług. Wszystko po to, żeby popyt zamienić w produkty i usługi, a te służą do tego, żeby móc wytworzyć wartość. Łańcuch wartości usług jest takim wzorem wzajemnie powiązanych w sumie sześciu działań, które są zrealizowane we właściwy sposób. Gdy są w taki sposób realizowane, zapewniają model operacyjny dla tworzenia, dostarczania ciągłego doskonalenia usługi. Ten łańcuch wartości usług pozwala organizacji zdefiniować szereg wariantów tych sekwencji, i cykl życia usługi, taki jaki znamy z ITIL-a wersji trzeciej, jest ok, jest poprawny, ale to jest tylko i wyłącznie jeden z wariantów. Myślę, że dosyć często musieliśmy się spotykać z taką myślą, że no dobrze, ale nie zawsze to jest tak, że strategia, design, transition, operation, CSI, nawet jeśli to inaczej nazwiemy, to ta kolejność czy kompletność wszystkich kroków nie zawsze jest nam potrzebna, nie zawsze jest po drodze. W związku z tym ten model zawiera dużo większą elastyczność i pokazuje, że właściwie prawie dowolnie, no nie dowolnie, tak, ale w dosyć elastyczny sposób te elementy mogą wszystko po to, żeby na koniec dostarczyć coś, co jest naprawdę warte uwagi. Kolejna rzecz to praktyki ITIL. To w ogóle pokazując ten slajd, miałem spory dylemat, czy to robić, ale prawdę powiedziawszy, nawet gdybym nie zrobił, to na pewno byłyby pytania. Mieliśmy, czy mamy w ITIL-u wersji trzeciej 26 procesów, to co tam się pozmienia? Na pewno będą dodatkowe procesy, może jakieś zostaną usunięte. No, de facto tak, owszem, tu się też coś zmienia i tu mamy kompletną listę praktyk opisanych w ITIL-u wersji czwartej. Są podzielone na trzy grupy: General Management, Service Management i Technical Management. No jak widzicie, troszkę ta liczba praktyk urosła. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na słowo praktyki. To, co dotychczas w ITIL-u wersji trzeciej nazywane było procesami, zostało teraz rozszerzone o inne elementy, takie jak kultura, technologia, zarządzanie informacją, danymi, inne elementy. To jest taka bardziej szersza, holistyczna wizja sposobu pracy, właśnie opisana w ITIL-u wersji czwartej. Tutaj jest zwana jako praktyka czy praktyki, i stanowi no fundament nowego modelu. Praktyki ITIL 4 pozwalają zachować znaczenie i wartość dotychczas opisanych procesów ITIL, więc to nie jest tak, że wyrzucamy do kosza to, co znamy, jednocześnie rozszerzyć je o różne elementy zarządzania usługami, od popytu aż do wartości. Tak? Więc ITIL 4, ten model ITIL 4 wzmacnia takie elastyczne, crossfunkcjonalne podejście do stosowania praktyk ITIL. Niektóre z tych procesów, jak zauważyliście, są zaznaczone innym kolorem. To wyróżnienie jakby jest nie bez powodu. Mianowicie w zabusie do szkolenia ITIL 4 Foundation te 7, jeśli dobrze liczę procesów, jest wymóg taki, żeby osoba, która kończy takie szkolenie, zdaje egzamin, te 7 procesów znała naprawdę dobrze. Jeżeli będziemy próbować, a de facto się to próbuje robić w wersji trzeciej ITIL-a na Foundation, wtłoczyć do głowy wszystkie procesy, to wychodzą z bólem głowy. A na pytanie, czy coś pamiętają, to głównie to, że bolało, jak coś do tej głowy zostało wkładane, więc to jest zdecydowanie za dużo. Więc świat jest większy, bardziej skomplikowany, bardziej złożony.
Natomiast te 7 rzeczy to jest takie naprawdę minimum, które trzeba całkiem dobrze opanować. O pozostałych procesach też mówimy. W niektóre rzeczy wchodzimy głębiej, w inne mniej. Natomiast ustawiczne doskonalenie, kontrola, zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, service desk, zarządzanie relacjami z biznesem, zarządzanie requestami, czyli wnioskami o usługę, to są rzeczy, które naprawdę dobrze trzeba opanować. Wspomniałem, że niektóre rzeczy będą ulegać zmianie, tak? Czyli procesy dobrze znane niekoniecznie po lekturze ITIL-a wersji czwartej będą tym, co dobrze znacie. Nie wiem, czy akurat ten przykład będzie tutaj dobry, żeby to zaadresować. Natomiast jeśli popatrzymy na zarządzanie incydentami, na działanie serwis desku, zarządzanie problemami, to myślę, że łatwo w ITIL-u zobaczymy, że tam hołdujemy zasadzie takiego trzypoziomowego wsparcia. Pierwsza, druga, trzecia linia wsparcia, eskalacje funkcjonalne, hierarchiczne. Tak ten model jest skonstruowany i to nie jest wcale zły model. Natomiast nie jest to jedyny model, który funkcjonuje na rynku, który się sprawdza. Inny model, coraz bardziej popularny ostatnio, to jest Swarming, czyli taki model ROI-u, w którym może najpierw zacznę od tego, kiedy taki model mógłby być sensowny. W momencie, kiedy mamy dobrze poukładaną infrastrukturę, jest to powiedzmy chmura, skalowalne rozwiązanie i generalnie na poziomie sprzętu niewiele może się zepsuć. Jeśli nawet, to stosunkowo łatwo, często automatycznie jesteśmy w stanie to naprawić. W związku z tym, jeśli coś nie działa, to są to zazwyczaj kwestie związane z samą aplikacją i funkcjonalnością, zmianami, które ostatnio wprowadziliśmy. W związku z tym, siłą rzeczy za wiedzę na ten temat ma spec, który te zmiany po prostu wprowadzał. Tylko pytanie, które? Kto to konkretnie robił? W związku z tym, na temat rzuca się cała nasza ekipa, kilkanaście osób, które pracują w zespole, aż do ustalenia, aha, to jest twoja praca, ty będziesz dalej kontynuował. To ty może również oznaczać liczbę nogą, tak? Niekoniecznie to jest jedna osoba, ale pozostałe mogą zająć się czymś innym. Natomiast eskalacja w tym modelu, taki tradycyjny model eskalacyjny, będzie oznaczał tyle, że zanim dojdziemy do wyznaczenia tej osoby, która realnie się na tym zna, minie strasznie dużo, dużo czasu. I ta pierwsza linia w szczególności, czasem również druga, de facto nie będzie dostarczała wielkiej wartości, głównie skoncentruje się na rejestracji zgłoszeń. Więc ten model po lewej jest znany, w wielu organizacjach się sprawdza, model ten po prawej, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jest nowy, tak, bo on przecież dzisiaj nie powstał, tak, ale dla ITIL-a jest nowy, jest również opisany jako element dobrej praktyki, więc takie również zmiany w procesach, które wydawało się są święte i zabetonowane jak zarządzanie incydentami, w nowej wersji ITIL również zobaczymy. I ostatni z elementów omawianego systemu wartości usług to jest ustawiczne doskonalenie. Myślę, że na ten temat powinniście wszystko wiedzieć, ze względu na to, że ITIL w wersji trzeciej wałkuje temat na wszystkie możliwe sposoby. Ja, żeby tu nie powtarzać wiedzy, która powinna być w Waszej głowie, chciałem powiedzieć, że to zwłaszcza tutaj bardzo mocno odwołuje się ITIL 4 do tych innych popularnych metod, takich jak Lean Agile czy DevOps. Z Leana głównie bierze tą koncepcję eliminowania marnotrawstw i takiego stałego dążenia do, chciałbym się powiedzieć, nirwany, no ale niech będzie do perfekcji. Z Agile'a koncentracja na przyrostowym wprowadzeniu ulepszeń, czyli niedługo pracuję, żeby na końcu był efekt, ewentualnie, żeby tego efektu nie było, tylko małe kroki, szybki feedback i tu błyskawicznie wchodzę do DevOpsa, gdzie jest to elementem poszczególnych dróg. Ta pierwsza, jeśli możecie kojarzyć, to takie szybkie flow, to drugie to jest szybka informacja zwrotna i trzecie to jest ciągłe eksperymentowanie i nauka. Ale w szczególności DevOps jest naturalnym krokiem dalej za Agilem. Także świetnie dogadujemy z klientem, bo to nam Agile daje. Nie gwarantuje, ale daje nam narzędzia do tego i mówi, gdzie jest wyzwanie i jak z nim walczyć. To mimo wszystko nie oznacza to wcale, że to
to nowe oprogramowanie w szczególności, nowa usługa czy nowy produkt szybko zostanie wprowadzony na rynek, bo jeszcze potrzeba parę kolejnych kroków zrobić. Ta rura, ten pipeline do wdrażania składa się z wielu kroków i DevOps zajmuje się nim w całości. IT4 zajmuje się oczywiście całym zarządzaniem usługami, a więc wykracza znacząco poza ten koncept dev i ops, natomiast w całości bierze tą kulturę i ten sposób pracy, który został opisany w DevOpsie. Został opisany, to też jest lekko dyskusyjne, ponieważ trudno znaleźć książkę z napisem DevOps Everything, tylko jest to dziedzina wiedzy, która żyje, rozwija się mocno i jest mnóstwo blogów, filmów w internecie itd., itd. To jest pewną wartością ITIL-a, że ktoś te dobre praktyki spisał w jednym miejscu, są do poczytania. Oczywiście cały czas te artykuły na bieżąco się pojawiają, więc myślę, że kiedyś będzie ITIL 5, 6 i tak dalej, ale taki najbardziej aktualny na dzień dzisiejszy właśnie się pojawia. Kolejna rzecz, którą też chciałbym zaadresować, choć delikatnie o nim już wspomniałem, to, że ITIL nie jest już tylko i wyłącznie dla centralnego departamentu IT i firmy informatycznej. Co prawda był ten piękny koncept adopt, natomiast w praktyce wszystkie przykłady, cała idea świetnie pasowała jednak do takiej centralnej organizacji, czyli te zwinne zespoły DevOpsowe, czytając dotychczasowe książki ITIL, odnosiły wrażenie, że no fajnie, ale to nie dla nas. To, co też chcemy powiedzieć, to nie jest tak, że teraz na rynku nastąpiła drastyczna zmiana, teraz są tylko i wyłącznie zwinne projekty, teraz tylko i wyłącznie te małe, autonomiczne zespoły, wszystkie systemy podzielone na mikroserwisy i tak dalej, bo czasem mamy rozwiązania typu legacy, żyjemy z nimi, musimy żyć już. To, co musimy robić, to łączyć oba te modele i to coś kiedyś Gartner bardzo zgrabnie nazwał bimodalną informatyką. Natomiast wszyscy, niezależnie od tego, czy to są takie organizacje low czy high velocity, na pewno odczuwają presję na szybkie dostarczanie, na szybki feedback, czy idzie nam dobrze, czy idzie źle. Stąd na przykład Ewelina prosiła Was o feedback na koniec webinaru, tak żebyśmy mogli się również od Was szybko dowiedzieć. Oczywiście czat na bieżąco jest też świetnym feedbackiem. Czyli nie czekamy na to, żeby, nie wiem, na koniec 2019 roku wysłać do Was informację, czy Wam się podobał webinar z 19 lutego. Oczywiście celowo przesadzam, tak, ale jakbyście popatrzyli na projekty informatyczne realizowane dekadę temu, to myślę, że właśnie tak działały prawie wszystkie. Kolejna presja to jest to całościowe podejście. Nie tutaj tylko dogaduje się z klientem project management i na tym koniec, no bo ktoś to musi wdrożyć. W Scrumie bardzo zgrabnie produkuje software, tylko pytanie, co dalej? Co z wdrożeniem tego? Po prostu tam nie ma, a w ITIL-u wszystkie te elementy nareszcie mamy. Wreszcie łączymy tutaj koncept zarządzania produktami z zarządzaniem usługami. Nie są to jakieś zwalczające się koncepcje, to też moim zdaniem jest ważne. Kolejna rzecz, i nie da się przed nią uciec, to jest chmura obliczeniowa, wykorzystanie ją na dużą skalę, zarządzanie infrastrukturą jak usługą, zarządzanie jak kodem, tak, to też jest ważne, i skalowalność zasobów. Nie da się jeszcze tego z ludźmi robić, tak, czego menadżerzy nie zawsze rozumieją, ale z infrastrukturą jak najbardziej można i bardzo duża presja na automatyzację. Oczywiście sam automat nie załatwi sprawy, ale jeśli chcemy błyskawicznie, szybko móc wprowadzać zmiany, bardzo szybko też dojdziemy do wniosku, że testy muszą być automatyczne, wdrożenia muszą być automatyczne, czyli mamy to continuous everything, tak, de facto, które gdzieś tam swój początek bierze w DevOpsie. I jeszcze jeden element, na który chciałem Wam zwrócić uwagę, który pojawia się w ITIL-u wersji czwartej, to jest znowu liczba cyfra 4, czyli cztery wymiary zarządzania usługami. Nie jest to też taki zupełnie nowy koncept, bo mieliśmy w książce Service Design model 4P, tu znacząco rozwinięty i przede wszystkim poprzez te cztery perspektywy oglądane są wszystkie nowe praktyki ITIL-owe. Mamy tutaj organizację i ludzi, mamy informacje i technologie, mamy strumienie wartości i procesy, no wreszcie mamy partnerów i dostawców. Tak więc, aby wspierać takie całościowe podejście do zarządzania usługami, w czwórce, tak w ITIL 4, definiujemy te cztery wspomniane tu wymiary jako
jako całość mającą kluczowe znaczenie dla skutecznego, efektywnego ułatwiania klientom i innym interesariuszom tworzenie wartości w postaci produktów i usług. Te cztery wymiary można nazwać perspektywami, które są istotne dla całego systemu wartości usług. Głównie bym tu chciał, oczywiście wiem, no wszystkie cztery są ważne, tak, ale wydaje się, że w tych wszystkich transformacjach cyfrowych najmniej się patrzy jednak na taki element jak zmiana w ludziach, w ich głowach, w sposobie myślenia, nie tylko u menadżerów, ale u wszystkich, wszystkich. Więc jakby z tych czterech ważnych rzeczy ja osobiście chciałbym ten jeden element mocno podkreślić. To wszystko, co tutaj opisałem, jest integralnym elementem szkolenia IQ 4 Foundation. Dotychczas właściwie od tygodnia, powiedzmy, tak, można już robić szkolenie IQ 4 Foundation w nowym modelu. To jest de facto taka prapremiera, z tego względu, że ani książek nie ma, ani egzaminów nie można zamawiać, no ale dla chętnego nic trudnego. W każdym bądź razie 28 lutego jest oficjalna premiera, wtedy będzie już wszystko, czyli dzień dzisiejszy możemy robić szkolenia i możemy zamawiać książki. Natomiast 28 lutego będzie można również zamówić egzamin, jeśli ktoś będzie zainteresowany i zweryfikować wiedzę zdobytą na szkoleniu. To szkolenie w pełni odpowiada temu, co wnosi ta nowa książka IQ 4 Foundation. Przypominam, że to jest na razie tylko i wyłącznie poziom Foundation. No tak szybciutko oczywiście zaczynamy od podróży za chwilę wersji czwartej, jak to się zaczyna, jak to będzie dalej wyglądało. Na początku pojawiają się te wszystkie kluczowe koncepcje zarządzania usługami, czyli usługa, czyli zarządzanie usługami, wszystkie podmioty, zarządzanie relacjami i tak dalej, czyli ten fundament codziennej pracy w IT. Moim zdaniem to jest w ogóle takie szkolenie, które każdy, kto pracuje w IT, powinien zaliczyć. Jeśli nie był na szkoleniu, to może na jakimś e-learningu. Jeśli nawet z tego nie korzystał, to może do książki zajrzy. Nie musi mieć egzaminu. To jest zupełnie inna kwestia, inna dyskusja. Natomiast to jest wiedza, którą każdy w branży IT powinien posiadać. Niezależnie od tego naprawdę, czym się zajmuje. I programista, i tester, i człowiek od wymagań klienta. Również klienci, którzy na co dzień bardzo mocno z informatyką pracują, w jednym zespole, żeby stworzyć pewne rozwiązania. Tą wiedzę można zjeść skądinąd, ale po prostu trzeba ją mieć. Wyobrażam sobie, jak można funkcjonować w branży, mając luki na tym poziomie. Tak, szczególnie to podkreślam przy tym punkcie agendy kluczowe koncepcje zarządzania cudownie IT. Dalej mówimy o tych guiding principles, zasadach przewodnich IT, systemie wartości usług, o czterech wymiarach zarządzania usługami. Następnego dnia, bo szkolenie jest łącznie dwudniowe i na koniec kończy się egzaminem, to jest ostatni punkt programu. Po drodze mówimy o łańcuchu wartości usług, o praktykach IT, jak wspomniałem wcześniej, w niektóre wchodzimy nieco głębiej. Zanim prawdziwy egzamin, to oczywiście są próbne egzaminy, tak żeby można było zweryfikować, czy coś w głowie zostaje w trakcie szkolenia. No i jakby specyfika egzaminu tego typu zawsze jest taka, że warto zobaczyć, z czego i w jaki sposób pytają, żeby nie być jakoś zaskoczonym przez ten finalny egzamin. Szkolenia, które robi Asseco Academy, są oczywiście akredytowane, bo tu jest taki wymóg, akredytowane przez PeopleCert, właściwie to AXELOS, który działa poprzez pośrednika, czyli PeopleCert. Tak samo egzamin jest sygnowany przez AXELOS i PeopleCert. Egzamin jako taki, jeśli wiecie, jak wyglądał egzamin Foundation w dotychczasowej wersji, no to w formie jest identyczny. Test wyboru, jedna odpowiedź czterech, 60 minut dla osób, które nie znają, może inaczej, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, mamy 15 minut ekstra, można korzystać ze słownika, natomiast języka polskiego ani książki, ani egzaminu na razie nie ma i niestety nie ma nawet terminu, kiedy będzie. Jest mowa o tłumaczeniu, ale na razie na inne języki, na przykład niemiecki albo japoński, polecam, zwłaszcza na egzaminie, natomiast jeszcze ich nie ma. I polskiej wersji tym bardziej, więc póki co musimy bazować na wersji angielskiej. Natomiast no, bez przesady nie jest to jakiś rocket science, jest to napisane prostym angielskim, tak żeby pytać nie z języka, ale z meritum. Pytań jest 40, 65%, czyli 26 punktów z 40 wystarcza, żeby zdać. O języku wspominałem, nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych.
Wszystkie egzaminy IT-owe od dłuższego czasu bazują na tak zwanej taksonomii Bluma. Ten egzamin jest na poziomie 1 i 2, czyli znajomość pojęć, definicji, koncepcji, które są kluczowe dla IT-a, ich rozumienie, czyli nie tylko przywołanie definicji, choć jakieś takie proste pytania też mogą się pojawić, ale zrozumienie, co za nimi stoi, i moim zdaniem to jest na tym szkoleniu, na tym egzaminie zdecydowanie najważniejsze. Jak wspomniałem, premiera 28 lutego, bo wtedy będzie już wszystko: szkolenie, egzamin i książki. My naszą premierę też mamy w tym terminie: 28 lutego, 1 marca, to jest czwartek, piątek. No niestety, to już wszystkie miejsca są zajęte, w związku z tym, gdybyście chcieli się dopisać, to już technicznie nie damy rady. Natomiast oczywiście to jest tylko początek, tak? Czyli regularnie robimy i będziemy robić szkolenia w wersji czwartej. To na razie jest ten egzamin, szkolenie foundation, w związku z tym o tym mówimy. Kolejne terminy: 22-23 marca, 11-12 kwietnia. Mówimy o terminach otwartych, tak? Bo zamknięte szkolenia jakby swoim trybem się toczą i mamy klientów, którzy chcą przeszkolić dużą grupę osób, czasem mają jakieś specyficzne wymagania, jest to częścią pewnego projektu. W związku z tym termin, lokalizacja, czy to zawsze indywidualnie do ustalenia. Na razie mówimy tylko o poziomie foundation. Pozostałe szkolenia na wyższym poziomie są zapowiedziane na drugą połowę 2019 roku, ewentualnie late 2019, co może oznaczać, że ta druga połowa to będzie bardzo, bardzo blisko końca roku. Na razie tego nie ma. Jeżeli pytamy o szkolenia na poziomie transition, czyli jak przejść z trójki do czwórki, będzie takie szkolenie i ono przewidziane jest również na drugą połowę 2019 roku. ITIL w dotychczasowej wersji będzie na rynku do połowy 2020 roku. Wycofanie poszczególnych produktów będzie i to ogłaszane minimum z półroczne wyprzedzenie, więc nikt nie będzie zaskoczony. W każdym razie mamy jeszcze na to dobre półtora roku. Webinar przeze mnie prowadzony w zeszłym roku, gdzie wydaje się, że powiedziałem wszystko na temat nowej certyfikacji, te informacje wiszą na naszej stronie, na moim LinkedInie jest taki artykuł, natomiast mimo wszystko mnóstwo pytań zawsze dotyczy właśnie tych aspektów, w związku z tym ja pozwolę sobie, jakby kończąc tą część taką merytoryczną, co w środku, i tyle jeszcze przypomnieć, jak wygląda ten nowy schemat certyfikacji. Ten tak, pierwsze wrażenie jest takie, wow, znowu strasznie dużo szkoleń, egzaminów. Ale mimo wszystko, w porównaniu z ITIL-em w wersji trzeciej, ta liczba modułów jest o połowę mniejsza. Już tłumaczę, jak to wygląda. Mamy poziom foundation i dzisiaj całe webinarium poświęciliśmy temu i tylko i wyłącznie temu tematowi. Dalej mamy dwie alternatywne ścieżki. Jedna nazywa się, znaczy alternatywne, dwie ścieżki. ITIL Managing Professional oraz ITIL Strategic Leader. Żeby zostać ITIL Managing Professional, trzeba zaliczyć oczywiście poziom foundation i te cztery kursy: ITIL Specialist, Create, Deliver and Support, Drive Stakeholder Value oraz High Velocity IT oraz IT Strategist, czyli Direct Plan and Improve. Ten kurs jest trochę innym kolorem zaznaczony, z tego względu, że on jest wspólny dla kolejnej ścieżki, czyli ITIL Strategic Leader. Ja to mam jeszcze na kolejnym slajdzie, więc może będzie łatwiej. To jest ta ścieżka ITIL Managing Professional, czyli łącznie 5 kursów. Nie jest to krótka droga, natomiast nie jest powiedziane, że każdy musi i chce i potrzebuje być ITIL Managing Professional, ale gdybyś to chciał, to czeka go tego typu droga. Za chwilę jeszcze powiemy, co z osobami, które są na jakimś tam etapie wersji trzeciej ITIL-a. Do każdego z tych kursów w drugiej połowie roku pojawią się książki. No oczywiście wtedy będzie dopiero sens robienia szkoleń. Wiele rzeczy, tak jak macie jakieś pytania o szczegóły, co, jak będzie w poszczególnych procesach opisane, w książkach, które dopiero na rynku mają się pojawić. Przepraszam. Ta druga ścieżka nazywa się ITIL Strategic Leader i ona obejmuje trzy kursy: ITIL Foundation, kurs, który już znamy, czyli IT Strategist, Direct Plan and Improve oraz IT Leader, Digital and IT Strategy. Tu jest dodatkowy wymóg, mianowicie 3 lata doświadczenia w branży IT na stanowisku kierowniczym. Uprzedzając pytania, nie wiem jeszcze, jak to będzie sprawdzane, nie zostało to w żaden sposób powiedziane. Natomiast idea jest taka, że jeśli chcesz być strategicznym liderem od zarządzania usługami, to poza tym, że musisz wyjść poza świat IT i myśleć bardziej digital, są w ogóle nowe stanowiska,
Chief Digital Officer dla przykładu, to jest właśnie dla tego typu osób. Dla osób, które mają przynajmniej tego typu ambicje w najbliższych latach zająć taką pozycję rynkową, więc nie jest to dla osoby, która skończyła studia i właśnie ma ambicje w ciągu roku zrobić kilka kursów, ma sponsora na tego typu kursy i chce zostać IT Strategic Leader. Jeżeli ktoś, cofając się do wcześniejszego slajdu, dojdzie do tego etapu, gdzie będzie IT Managing Professional, czyli jest profesjonalistą od IT, od zarządzania usługami informatycznymi, zna się na wielu różnych rzeczach i ma to toglajty, ma doświadczenie i stwierdzi, że właściwie to teraz przydałby mu się pewien awans, taki kop organizacyjny, to wtedy, żeby zostać IT Strategy Leader, on będzie potrzebował już tylko i wyłącznie ten jeden kurs zaliczyć. Tak? No bo ten już raz zaliczył. Ten oczywiście też. Tylko i wyłącznie jeden kurs, te 3 lata doświadczenia padał i już ma tytuł IT Strategic Leader. Jeśli chodzi o tytuł, muszę się cofnąć, IT Master, to na razie poza tym, że będzie, nic nie jest jeszcze wiadomo. W związku z tym też nie będę rozwijał wątku, bo poczekajmy na jakieś bardziej szczegółowe informacje. Okej, okay, no i teraz jeszcze coś, co pewnie wielu IT-owców interesuje, czyli jakaś tranzycja, jakiś bridge. Ten bridge będzie miał nazwę IT Managing Professional Transition. Specjalny kurs i egzamin, po zaliczeniu którego będziecie mieli tytuł IT Managing Professional. Jakie są warunki brzegowe? 17 tak zwanych credits, czyli punktów IT-owych, które trzeba zdobyć. To oznacza, że trzeba być ekspertem. Ewentualnie trzeba zaliczyć wszystko z wyjątkiem tego ostatniego kursu, który się nazywa Managing Across the Lifecycle. I to jest warunek konieczny, żeby móc podejść do tego szkolenia Bridge i od razu zająć pozycję IT Managing Professional. To wszystko w drugiej połowie roku. Na tą chwilę tego kursu jest tylko i wyłącznie zapowiedź. Teraz jest pytanie, co dla osób, które są gdzieś po środku. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z IT-em, no to odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu w pewnym momencie, jeśli jest zainteresowany, zapisuje się na kurs IT Foundation, zdaje egzamin, później może pójść dalej, jak to dalej będzie rzeczywiście dostępne. W momencie, kiedy ktoś jest na początku tej drogi, czyli Foundation dla przykładu zaliczony i tylko tyle albo niewiele więcej, nie ma dla niego specjalnego bridge'a. Musi zbudować te 17, zdobyć te 17 kredytów. Więc jeśli ktoś nie widzi żadnych szans, że w ciągu 1,5 roku uzupełni tą swoją listę punktów, żeby mieć ich co najmniej 17, to w tym wypadku zaczyna w tym miejscu, tak, od IT Foundation. Ten IT się na tyle mocno zmienił, że w szczególności na przykład robienie transition z Foundation wersji trzeciej do Foundation wersji czwartej, no nie miałoby żadnego sensu. Po prostu kurs IT 4 Foundation jest już takim kursem, jest już takim kursem transition. Tak to wygląda. Oczywiście, jeśli ktoś nadal jakby nie za bardzo wie, tak, i co ze swoim certyfikatem powinien zrobić. Przede wszystkim nikt wam nie zabiera starych certyfikatów. Jeśli je macie, one są dożywotnie, zawsze takie zostają. Ja na przykład jestem IT-owym ekspertem i jestem z tego dumny. Wcześniej w wersji drugiej miałem tytuł IT Manager i też ten certyfikat nadal posiadam i on jest naprawdę dla mnie w jakiś tam sposób cenny. Natomiast w momencie, kiedy ktoś nadal ma jakieś wątpliwości, co w swojej konkretnej sytuacji powinien zrobić, wtedy nie pozostaje nic innego jak pytać, tak? Macie namiary na mnie, można pisać do nas, tak? Czyli do Asseco Akademii i bardzo chętnie podpowiemy. Dobrze, kończymy taką część z przygotowanymi slajdami, natomiast w międzyczasie wiem, że produkowaliście się ostro na czacie, więc postaram się na wszystkie, a przynajmniej na większość rzeczy jakoś tam odpowiedzieć. No dobrze, mamy pytanie, czy są jakieś polskie nazwiska? To jest tak, Polacy są wszędzie. Podróżując po świecie, czasem miałem wrażenie, że są dalej nawet niż być powinni, tak? W sensie, że zabrnęli w bardzo odległe rejony świata. Natomiast nie jest mi znane żadne polskie nazwisko, ani Polak o niepolskim nazwisku, który byłby na tej liście.
twórców Wajtyla, więc niestety nie. Jest to grono międzynarodowe, ale niestety nas tam nie ma, więc musicie się pchać w kolejnej wersji. Ktoś skomentował, że Wajtyl chyba zaczyna ścigać się z Kobitem. Było więcej pytań w ogóle o Kobit. Kobit, jak wiecie, też się zmienia, tak? Czy jest Kobit teraz w wersji 2019? Oczywiście, trzeba by zadać pytanie, co autor miał na myśli, tak, z tym ściganiem się z Kobitem. Być może chodziło o to słowo governess. Myślę, że ten wyścig, jeśli tak go można go nazwać, on już jest od pewnego czasu. Te metody, to znaczy Kobit i Aitil, poniekąd są podobne, próbują zorganizować świat IT. Na tym poziomie jest to bardzo podobne, natomiast jak wejdziemy nieco głębiej, to okazuje się, że jednak jest to opisane na innym poziomie szczegółów, na inne rzeczy kładzie się nacisk, jest to po prostu inne, ale nierozłączne. Natomiast dotychczas były mapowania IT-a na Kobit, wraz z nowym Kobitem, nowym IT-em trzeba będzie to jakby poprawić. Ja zawsze widziałem to tak. ITIL jako zdecydowanie najlepszy zbiór dobrych praktyk zarządzania usługami IT. Powszechnie stosowany. Nie podchodzę do niego z nabożną świętością. Niektóre rzeczy są fajne i w przypadku innych trzeba sięgnąć na przykład do DevOpsa. Teraz nie muszę być może po pewne rzeczy sięgać, bo są w ITIL-u, ale jak wejdę w głąb, stwierdzę, że to mi się podoba i tak będę musiał pójść na kursy DevOpsowe, żeby dobrze ten temat zeksplorować. A gdzie COVID? Tam, gdzie chcę audytu, czy moja organizacja działa zgodnie z pewnymi zasadami. IT się do tego kompletnie nie nadaje. To nie jest model preskryptywny, to nie jest norma ISO 20000. COVID się w szczególności świetnie do tego nadaje, żeby móc wykonywać audyt, i wielu naszych klientów działa w ten sposób. Mamy procesy ułożone mniej lub bardziej zgodnie z IT-em i bardzo mocno czerpaliśmy. Natomiast przychodzi audytor i odpytuje nas z Kobita, i to całkiem zgrabnie może działać. I ja bym się raczej bał tego, gdyby w tym aspekcie ITIL próbował się z Kobitem ścigać. Także damy ci checklistę i na końcu sprawdzisz, czy jesteś ITIL compliant, czy nie. Owszem, zawsze były takie ciągotki, ale zdecydowanie nie znalazło odzwierciedlenia w oficjalnym ITIL-o. No więc tych powiązań z Kobitem może być więcej. W ogóle jakby są odnośniki w tej nowej książce ITIL 4 Foundation i w różnych dokumentach, które Axelos publikuje do Kobita. Natomiast no, też musicie wiedzieć, że to jest jakaś tam polityka, tak? To znaczy na przykład rozmawiali z twórcy ITIL-a, z DevOps Institute dla przykładu, i chcieli robić pewne rzeczy wspólnie, ale nie na tyle, żeby powstał zupełnie spójny model. Tam są jakby DevOps opisują jedni, a model IT, a zarządzanie usługami opisują inni. Jest to spójne, tak, ale mimo wszystko zarządzają tymi dwie oddzielne organizacje, tak mówiąc akurat o tym przykładzie. Więc takiej chęci pełnej unifikacji nie ma. I pewnie nigdy nie będzie. Dobrze, mamy kolejne pytanie. Sądzę, że duży wpływ na te zmiany miało przebojowe wejście ServiceNow na rynek. No, podpisuję się dwoma rękami, tak, pod tym stwierdzeniem. Zauważcie, że tam też się promuje ITIL-a i Agile'a jednocześnie. Oczywiście ServiceNow to jest niewątpliwy sukces, tak, czyli to narzędzie dużej drogi, żeby nie było wątpliwości, więc nie dla wszystkich wyrosło jako taki challenger. Jednym z takich triggerów tam była również chmura, tak? Czyli nie wszyscy sobie z tym radzili, a ServiceNow od razu całkiem zgrabnie zagospodarował tą potrzebę. Natomiast wiecie, ci ludzie, którzy napisali manifest agile'owy, to oni się troszkę pokłócili, włącznie z tym, że teraz tworzą często oddzielne kościoły, więc nawet wiem, że tam nie wszyscy się zgadzają na publikowanie zdjęć z tej słynnej imprezy, na której tam po tych nartach, tak, bez tam używek różnych, tak podobnież napisali ten piękny manifest, tak trochę żartując. W każdym bądź razie bardzo trudno czasem dojść do tego, kto był pierwszy, od czego się zaczęło, i ja chciałbym być zwolniony z czegoś takiego, ale niewątpliwie widzę takie narzędzia jak ServiceNow i Jira, zupełnie z innej skali, z innej strony, ale też narzędzie, które mocno jakoś tam zamieszało.
Jakie mamy jeszcze pytania? Takie dotyczące certyfikacji, jak widzę w szczególności. Czy i jak się przechodzi z trójki do czwórki, jeśli ma się certyfikat eksperta? Wydaje się, że odpowiedziałem, czyli jest IT Managing Professional Transition, poza tym, że tego kursu jeszcze nie ma. Oficjalnie drugi kwartał tego roku. Jak tylko to szkolenie będzie dostępne, zdecydowanie będziemy je dostarczać, więc już teraz zapraszam, ale na razie mogę zaprosić tylko na Foundation, na inne kursy w wersji trzeciej, tak, bo one jeszcze minimum 1,5 roku będą oferowane. Było więcej pytań na ten temat. Czy poziomu IT eksperta braku, do poziomu IT eksperta brakuje mi jednego szkolenia na poziomie Intermediate i MAL? Czy lepiej kończyć V3, czy już robić transition? Nie wiem, czy dobrze rozumiem sytuację. Jeżeli masz 17 punktów i każdy w tego typu sytuacji, to znaczy masz już wszystko, żeby podejść do transition. Jeśli nie masz 17 punktów łącznie, to trzeba gdzieś te punkty zdobyć, tak? Czyli na szkoleniach w wersji trzeciej i tego się nie da w żaden sposób obejść. Jest do zastanowienia, czy jeśli komuś brakuje tylko mala, czy ma go robić. Nie jest to obowiązkowe, natomiast ja zwracam uwagę na taki jeden aspekt, mianowicie w momencie, kiedy ktoś ma Service Strategy, Design, Operation, albo to idzie tą drugą ścieżką, ma tych certyfikatów sporo, nie za bardzo może się pochwalić czymś takim w CV. Znaczy, może tak pokazać te certyfikaty, ale one są zupełnie bez znaczenia. No tak jakoś wyszło, że albo jesteś IT ekspertem, albo masz IT Foundation, albo IT Practitioner ewentualnie. I na tym koniec. Jak oceniam, czy nowy IT nadążył za zmianami w funkcjonowaniu IT? No myślę, że to jest najważniejsza zmiana właśnie w IT w wersji czwartej. To wszystko, co się jednak zmienia w świecie IT, ma odzwierciedlenie zdecydowanie w wersji czwartej. Chciałbym asekuracyjnie troszkę jednak powiedzieć, że na razie mamy podręcznik IT 4 Foundation. W związku z tym jest to świetna zapowiedź. Pytanie, czy dalej będzie równie dobrze, bo odmienia się przez wszystkie przypadki. Lean, DevOps i Agile. Wchodzi się troszkę głębiej, mówi, co jest fajne w tym i w tym, mówi, jak działa ta bimodalna informatyka, jest mnóstwo świetnych wskazówek i to jest świetne. I to już jest gigantyczny zastrzyk takiej pozytywnej energii, który był bardzo potrzebny modelowi zarządzania usługami IT. Schody mogą się zacząć na etapie zarządzania wydaniami, kontroli zmian i tak dalej. Więc choć te procesy są już zarysowane w książce Foundation, ale to są trzy strony tekstu na każdy proces. W związku z tym tutaj nie ma przestrzeni do tego, żeby się pokłócić za bardzo. One mogą być wtedy, kiedy pojawia się książka, która to opisze w tych wszystkich niuansach. I tam zobaczymy, czy jest to naprawdę dobrze opisane. Natomiast jeśli ktoś mówi, świat się zmienił, pytanie, czy IT się zmienił, tak, zmienił się, ja to bardzo pozytywnie oceniam. Plus, co też bardzo dobrze oceniam, pewna sposób, formy przekazu jest też bardzo fajny. Stare książki czytało się ciężko. Wiem, bo czytałem. Tu a propos, muszę taką małą złośliwość wrzucić. Niektórzy dochodzą do etapu IT Expert, a nie czytali żadnych książek, więc to jest słabe. I mam nadzieję, że może w czwórce się to zmieni, tak? To znaczy, że jeśli chcę być tam Master of Puppets, to muszę się naprawdę znać na tych książkach, w sensie je widzieć, czytać przynajmniej raz. Czy podręczniki będzie można u nas kupić? Znaczy, nie zajmujemy się dystrybucją podręczników. Wcześniej, na wcześniejszym webinarze były pytania, czy w ogóle będą na szkoleniu. To by drastycznie podrożyło kurs, a jak wiecie, wybierając szkolenie, bardzo mocno patrzycie na cenę, więc musimy tego jakoś tam pilnować. Książka jest normalnie do zakupienia poprzez Axelos i TSO, w związku z tym klikacie, wrzucacie do koszyka, płacicie kartą kredytową i już, więc w ten sposób owszem. Natomiast myślę, że jak tak ktoś tam będzie bardzo chciał i potrzebował tutaj, nie wiem, zwłaszcza więcej książek, jakoś tak, to jesteśmy w stanie jakoś tam pośredniczyć. Być może nawet wtedy uda się jakiś tam upust znaleźć, więc wtedy będzie taniej, niż gdybyście pojedynczo kupowali, więc w tym kontekście owszem. Wiem, że to trochę nie współgra, czyli mówię, że czytajcie książki, a później mówię, że ja ich nie sprzedaję. Natomiast jest ktoś, kto je sprzedaje. Natomiast ja chciałbym, żebyście przyszli na szkolenie,
zdali egzamin, byli na webinarze, tym kolejnym, bo na pewno jakieś będą, więc do tego zdecydowanie zachęcam. Czy zamierzam prowadzić Bridge'a w drugim kwartale? Tak, zdecydowanie tak zamierzam. Znaczy my jako Asseco Academy i ja jako Michał Florys, tak zdecydowanie. Ten pierwszy kurs Foundation, bo na razie o tym mówimy, też zdecydowanie ja prowadzę. Natomiast mamy jakby duży garnitur dobrych trenerów, więc nie jestem jedyny. Natomiast ja też prowadzę szkolenia, nie tylko webinary. No dobrze, myślę, że chyba wyczerpaliśmy pytania, tak mi się wydaje. Jeżeli gdzieś tam jakieś pominęliśmy, to postaram się je odnaleźć i odpowiedzieć. Poza tym cały czas, jakby widzicie, kontakt do mnie, więc zawsze można pytać. Ja nie mam żadnego problemu, żeby odpowiedzieć na najbardziej skomplikowane pytania, przynajmniej te związane z IT-Lem. Chyba tego nie mówiłam, ale to zdecydowanie słychać, że jakoś tak mówię przez nos i ledwo co, bo jestem nieco zakatarzony, może nawet bardziej niż nieco, więc za to przeszkadza. Przepraszam. Myślę, że to bardziej mi przeszkadzało niż. Mam nadzieję, że to bardziej mi przeszkadzało niż wam. No dobrze, w takim razie dziękuję pięknie. Zapraszam na nasze szkolenia. Nie tylko IT-lowe, ale dzisiaj mówiliśmy zdecydowanie IT 4 Foundation i na to szkolenie, na ten egzamin. Zapraszam. I w ogóle myślę, że IT 4 to jest coś, czym warto się zainteresować w najbliższym czasie. To nie jest jakiś humbug, to nie jest kolejne modne słowo, bo był w ogóle pomysł, żeby może zmienić nazwę na coś innego. Nie, to jest po prostu IT, tak? Natomiast nowa odsłona świetnie pasująca do tego, co mamy dzisiaj, czego dzisiaj potrzebuje organizacja. Super. W takim razie dziękuję bardzo i do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia.